Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze, Maksymilian Jęczyk. Ja witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Miejskim Dom Gerarda Hauptmana. Cieszę się z tak licznej obecności gości. Dzisiaj tutaj w rezydencji, w dawnej rezydencji jedynego naszego karkanowskiego noblisty. Wydarzenie szczególne chciałabym powitać i przedstawić Państwu głównych aktorów dzisiejszego dnia, twórców, których pracę będziemy mieli możliwość dzisiaj Państwu zaprezentować, twórców zrzeszonych Związku Polskich Artystów Fotografików. Witam bardzo serdecznie z racji urzędu jako pierwszego przewodniczącego Karkonoskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików pana Janusza Moniatowicza. Artyści, którzy dzisiaj wystawiają, to również dwie panie, pani Ewa Andrzejewska i Nina Hodgarska. Żebym się nie pomyliła, po kolei pan Waldemar Grzelak, pan Krzysztof Kuczyński, pan Marek Nikszter, Tomasz Mielech, Tomasz Olszewski, Jerzy Wiklęt i Wojciech Zawadzku. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim twórcom za przybycie. Ja chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować panu przewodniczącemu Januszowi Moniatowiczowi za ogromny wkład w przygotowanie tej wystawy, przygotowanie tego pięknego katalogu, który tutaj również został dla Państwa wyłożony. Dziękuję wszystkim twórcom i jak przystało na Muzeum Literackie, zamiast kwiatka pozwolę sobie podarować zbiór najpiękniejszych wierszy inspirowanych Hauptmanem i tym miejscem. Zacznę od pana przewodniczącego. Niepowtarzalną tutaj wili Łąkowy Kamień będą stanowiły wyjątkową oprawę i spotęgują doznania artystyczne. Zanim jednak zachęcę Państwa do zwiedzenia wystawy, oddam głos panu Januszowi Moniatowiczowi. Proszę bardzo. Ja chciałem przede wszystkim serdecznie powitać wszystkich Państwa, naszych przyjaciół, naszych mecenasów i wszystkie zaprzyjaźnione osoby. Jest mi niezmiernie miło, że udało nam się po raz drugi zagościć Muzeum Miejskim Domu Gerharda Hauptmana, które przygarnęło nas i umożliwiło nam pokazanie tej wystawy. Nasz oddział karkonoski istnieje już 30 parę lat i chociaż jest małą jednostką w porównaniu z okręgami i tak dalej, bo liczy zaledwie 10 osób, to myślę, że jest jednym, członkowie naszego oddziału są jednymi z najbardziej aktywnych artystów w Polsce. Świadczy chociażby o tym fakt, ilość wystaw, w których uczestniczą członkowie i działalność pedagogiczna oraz artystyczna. Ja chciałem przy tej okazji tej wystawy powiedzieć Państwu, że obchodzimy w naszym skromnym gronie podwójny jubileusz. Mianowicie mamy dwóch członków, pana Jerzego Wiklęta i Tomasza Olszewskiego, którzy w tym roku kończą 85. urodziny i ciągle fotografują. Także wielkie brawa dla... Pan Tomasz Olszewski podwójny jubileusz, ponieważ w tym roku obchodzi jubileusz 55-lecia członkostwa w naszym Związku Polskich Artystów Fotografii. Tutaj chciałem panom na ich ręce przekazać listy gratulacyjne, które przesłał nam prezes i koleżanki i koledzy z Dolnośląskiego Oddziału SPAW. To jest dla pana Jerzego Wiklęta. Gratuluję ci bardzo.
żeby obydwaj twórcy dożyli co najmniej setnych urodzin w takiej dobrej kondycji i z taką weną twórczą, jaką reprezentuję. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do obejrzenia naszych przemyśleń, spostrzeżeń i twórczych postaw. Serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękuję uprzejmie.